Witajcie. Śmierć starszego mężczyzny imieniem Rodolfo z Kalifornii była szokiem dla wszystkich jego przyjaciół i krewnych, ponieważ zmarł dość nieoczekiwanie. Ze swoją żoną Lorą żył przez długie 45 lat i jak się wydawało w doskonałej harmonii. Jak się jednak okazało, mężczyzna miał sekret, który nie był najmilszą niespodzianką dla bliskiej osoby. Rodolfo i Lora spędzili razem dość długie życie. W dodatku udało im się zgromadzić pokaźny kapitał i stać się częścią kręgu dość wpływowych ludzi w mieście. Para mieszkała w ładnym, dużym domu, często podróżowała i prowadziła kilka firm. Jedyne, czego nie mieli, to dzieci. Towarzyszką ich życia, bliską przyjaciółką i niemal członkiem rodziny stała się ich pokojówka, Carmela, której małżonkowie zapisali cały swój majątek. Dla obojga Carmela była jak córka, o której zawsze marzyli. Gdy Rodolfo zmarł, Lora była przybita. Śmierć dopadła go nagle. Jego serce po prostu zatrzymało się podczas snu. Pomimo 70 lat, mężczyzna czuł się świetnie i wyglądał znacznie młodziej niż wskazywałby na to jego wiek. Wiadomość o jego śmierci szybko rozeszła się po okolicy, a ponieważ była to znana i szanowana rodzina, wiele osób chciało uczestniczyć w pogrzebie, aby odprowadzić tak dobrego człowieka w ostatnią podróż. Lora wiedziała, że musi zebrać siły i przygotować wspaniałą ceremonię pogrzebową. Ponadto kobieta była pewna, że jej mąż zasłużył na to, co najlepsze. Kiedy nadszedł dzień pogrzebu, wszystko zorganizowano jak najlepiej. Na uroczystość przybyło wiele osób, w tym wiele wpływowych i znanych osobistości. Żona zmarłego była jednak nieutulona w żalu. W chwili opuszczania trumny do grobu kobieta poprosiła o to, by ostatni raz spojrzeć na męża. Odsunięto więc wieko, tak aby widoczne stało się ciało. Kobieta w myślach żegnała się na zawsze z ukochanym mężem, gdy nagle zauważyła coś dziwnego. W takiej właśnie chwili zauważyła na rękawie jego koszuli nieznaną jej spinkę. To przykuło jej uwagę, przyjrzała się więc uważnie drugiemu rękawowi, który o dziwo w ogóle nie miał spinki. Wciąż w szoku po stracie, Lora nagle przypomniała sobie, że widziała tę spinkę już wcześniej. Co więcej, wiedziała na pewno, że nie należy do męża. Kobieta postanowiła rozwiązać tę zagadkę, zanim pochowa swojego Rodolfa. Wszyscy zgromadzeni byli w szoku, gdy wdowa poprosiła, aby trumny jeszcze nie chowano, a ciało męża przeniesiono do kostnicy, gdzie można je było przetrzymać. Zrozpaczona wdowa nie chciała niczego wyjaśniać. Powiedziała jedynie, że później ogłosi godzinę i datę oficjalnego pogrzebu. Wiele osób znało to za istne szaleństwo, ale byli też tacy, którzy uznali, że to tylko reakcja na ból, niepogodzenie się ze stratą. Carmela odciągnęła Lorę na bok i próbowała namówić ją, by jak najszybciej pochować Rodolfa, aby ten mógł spocząć w spokoju. Ale pracodawczyni była nieugięta i postawiła na swoim. Kobieta jeszcze raz podziękowała wszystkim, którzy przyszli. Przeprosiła i powiedziała, że podjęła taką decyzję z ważnych przyczyn. Lora odprawiła wszystkich obecnych, ponownie przyjmując kondolencje, a następnie wróciła do samochodu. Kobieta odjechała tak szybko, że Carmela całkowicie straciła ją z oczu, więc wzięła taksówkę i pojechała do domu. Po powrocie zobaczyła, że Lora przebrała się w zwykłe ubranie i miała zamiar znowu gdzieś wyjść. Ta bez słowa minęła pokojówkę, wsiadła do samochodu i nacisnęła pedał gazu. Wkrótce dotarła do miejsca, do którego tak bardzo się spieszyła. Wyciągnęła klucze z torebki i otworzyła drzwi małego domku, w którym była wcześniej tylko kilka razy. Wewnątrz panował porządek. Lora zaczęła szperać w poszukiwaniu odpowiedzi na swoje pytania i bardzo szybko je znalazła. W jednej z szuflad w salonie znalazła drugą spinkę, tę, której nie było przy koszuli męża. Spinka ta leżała w małym pudełku wraz z notatką. Ukochany mój, to prezent specjalnie dla ciebie, gdy wreszcie zostaniesz wdowcem i będziesz już tylko mój. Wszystkie klocki układanki wskoczyły na swoje miejsce i nagle fakty spadły na Lorę niczym wielki cios. Domek, do którego kobieta przyjechała, ona i jej mąż kupili dawno temu, aby w przyszłości podarować go swojej pokojówce, Carmeli. I ponieważ darowizna nie została jeszcze oficjalnie sfinalizowana, para zatrzymała się w nim kilka razy na odpoczynek, a u ich boku zawsze była wierna pomocnica. Lora przypomniała sobie chwilę, gdy pewnego dnia przypadkowo weszła do pokoju Carmeli i zobaczyła te spinki do mankietów.
Gdy spytała, czyje to, dziewczyna odpowiedziała z uśmieszkiem, że kupiła je, aby dać ukochanemu mężczyźnie, z którym miała burzliwy romans. Te słowa i notatka uświadomiły kobiecie, że pokojówka nie była jedynie ukochaną córką, a jej mąż wcale nie był tak wierny i bezgrzeszny, jak jej się zawsze wydawało. Po prostu śmiali się za jej plecami, ukrywając swój romans i czekając, aż ta umrze. Wówczas nie musieliby już skrywać swoich uczuć. Laura zebrała się w sobie, schowała drugą spinkę do mankietów do torebki i wsiadła do samochodu. Wróciła do domu spokojna i opanowana, jednak przez cały wieczór nie rozmawiała z nikim, łącznie z Carmelą. Wczesnym rankiem oszukana kobieta spakowała się i pojechała na spotkanie ze swoim prawnikiem w celu zmiany testamentu. Tym razem podzieliła majątek między swoich pracowników z pominięciem pokojówki. Po załatwieniu wszystkich formalności Laura udała się do firmy pogrzebowej, która organizowała ceremonię i nakazała, aby ciało jej męża złożono w najtańszej trumnie. Co więcej, postanowiła pochować go na starym cmentarzu miejskim, a nie na prywatnym, na którym odbyła się poprzednia ceremonia. W pogrzebie uczestniczyły tylko Laura, Carmela i grabarz. Pokojówka była zrozpaczona, gdy zobaczyła, w jak skromnej trumnie złożono ciało jej ukochanego. Zaskoczył ją też fakt, że Rodolfa chowano na innym cmentarzu i bez wielkiej uroczystości. Wdowa ponownie otworzyła trumnę, wyjęła z torebki drugą brakującą spinkę do mankietu i wręczyła ją Carmeli ze słowami: „Myślę, że wiesz, co z tym zrobić”. Dziewczyna natychmiast zorientowała się, że Laura dowiedziała się o jej romansie z Rodolfem i czerwona ze wstydu pospiesznie opuściła cmentarz. Wdowa stała jeszcze kilka minut przy trumnie. W myślach pożegnała się z mężem i nie czekając już na pochówek, odeszła. Kobieta nie potrafiła wybaczyć zdrady i to zdrady dwojga najbliższych jej osób, które uważała za swoją rodzinę. Jak mówi przysłowie, wszystkie sekrety wcześniej czy później wyjdą na jaw. A wy myślicie, że Laura postąpiła słusznie? Piszcie, co o tym sądzicie w komentarzach. I to wszystko na dziś. Łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.